Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Dzieci Nieproste. Dziś nagrywamy program w zamiejscowym oddziale w Lubinie, przedszkola imienia Jana Pawła w Raszówce. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. Proszę, przedstawcie się po kolei. Klara. Nikodem. Ania. Ala. Fabian. Jula. Dziś porozmawiamy o wiośnie. Czy przedszkolaki wiedzą, kiedy obchodzimy pierwszy dzień wiosny? Tak. 21 maja. Marca, tak? Czyli mamy już wiosnę. A powiedzcie mi, moi drodzy, czym się różni wiosna kalendarzowa od wiosny astronomicznej? Wiosna kalendarzowa jest w kalendarzu, a wiosna astronomiczna jest według Ziemi. Bo wiosna kalendarzowa jest wcześniejsza. A wiosna astronomiczna jest wcześniejsza, a wiosna według kalendarza jest szybsza. Pierwszy dzień wiosny za nami. Powiedzcie proszę, jak świętujemy wiosnę? Pierwszy dzień wiosny. Palimy marzanny. Wyrzucamy marzanny do morza. Możemy celebrować ten dzień? Kwiatkami. Piosenkami. Okraszykami. Możemy się przebrać za wiosnę. Panią wiosnę. Bardzo fajnie. A powiedzcie mi, kim jest Pani Wiosna? Jak wygląda Pani Wiosna? Znacie Panią Wiosnę? Pani Wiosna ma zieloną spódniczkę. Sukienkę. Pani Wiosna to jest duża kobieta i ma spódnicę w kolorze niebieskim i za nią wszystkie kwiaty lecą, drzewa i liście. Co to jest Dzień Wagarowicza? Dzień Wagarowicza to taki dzień, który dzieci nie idą do szkoły, tylko sami idą gdzieś do lasu. I uciekają ze szkoły. Uciekają z lekcji, uciekają do lasu albo na spacer, albo idą gdzieś sobie daleko w las. Albo też dzieci ze szkoły mogą też iść ze swoją panią. Na przykład zamiast do szkoły mogą pójść na wagary. Zamiast do szkoły dzieci same świętują pierwszy dzień wiosny. Dzień wiosny i dzień wagarowicza. A czy wagary są dobre czy złe? Możemy chodzić na wagary czy nie bardzo? Możemy chodzić. A co na to pani nauczycielka? Zgodziłaby się, żeby dzieciaki opuściły szkołę albo przedszkole bez pani? Tak. Naprawdę? No dobrze, a jak jeszcze możemy świętować ten dzień? Można świętować, że można się ładnie ubrać. I na wagary możemy zabrać panią nauczycielkę? Tak. Jaki jest symbol wiosny? Bocany. Brzegi śniegi i krokusy. Baje kotki. Żaby. Sasanki. Masz jeszcze jakiś pomysł? Kwiatki. Stawy. Przylatują różne ptaki. No właśnie, niektóre zwierzęta się budzą z zimowego snu. Czy znacie takie zwierzątka? Niedźwiedzie. Jeże. Nietoperze. Ślimaki. A jakie ptaki do nas przylatują? Bociany. Żuraw i szapla. Słowiki. Kukułka. Skowronek. Słowiki. I co to jest przedwiośnie? Że przed wiosną. Przedwiośnie to jest takie, że kończy się zima, a za jakiś czas będzie wiosna i pierwszy dzień wiosny. Że kończy się zima, a się zaczyna wiosna.
to jest taki okres, że jeszcze się nie skończyła zima i nie zaczęła się wiosna. Po co przestawiamy zegarki? Przestawiamy zegarki dlatego, bo się też o godzinę szybciej wstaje. I jest jasno wtedy, jeśli jest inna godzina. I wstajemy szybciej z łóżek, bo wtedy jak, no bo to jest taki okaz, że jak się wstanie szybciej z łóżka, to nie spóźni się do pracy. Bardzo fajny pomysł. Jak myślicie, po co jeszcze wstajemy szybciej? A zimą śpimy dłużej. Bo we wiosnę jest cieplej, a w zimę zimniej. I łatwiej nam się wstaje wiosną, tak? Szybciej, no i wtedy można szybciej się wyspać. Dobrze, a może też oszczędzamy energię, dlatego że dzień jest dłuższy? Coś wam to mówi? Wtedy jeszcze nie zużywamy tego prądu. Bo wtedy w nocy nie trzeba świecić lampek. Nie zużywamy prądu, bo nie wolno tracić za dużo elektryczności. Powiedzcie mi, jakie święta obchodzimy wiosną? Wielkanoc. Dzień Flagi. Święto Konstytucji i Święto Prasy. Święto Wielkanocne. Co to jest równonoc? Równonoc to jest taka sama noc jak dzień. Równonoc to jest 12 godzin, a dzień też jest 12 godzin. To jest, że dzień i noc trwają tyle samo, że trwają 12 godzin. Co to są nowaliki? Nowaliki to takie, że już są w szklaniach różne warzywa, na przykład sałata, szczypiorek, ogórek. Nowaliki to są pierwsze warzywa, które możemy zjeść wiosną. Na przykład też rzodkiewka. No bo na dworze jest jeszcze trochę mroźno i jak będzie na mrozie, to mogą... Może coś im się wstać. Kim jest Marzanna? To zła zima. To kukła, która jest zła zima i się podpala i wrzuca do rzeki, ale my nie zrobiliśmy, bo nie mieliśmy gdzie utopić i nie chcieliśmy zanieczyszczać środowiska. To jest symbol zimy. To jest taka kukła, którą się albo podpala, albo wrzuca do rzeki. I w ten sposób co robimy? Takim symbolem? Odganiamy złą zimę. Żeby? Żeby była wiosna. Odganiamy złą zimę, żeby było ciepło, radośnie i żeby mogliśmy chodzić sobie na rowery, na rolki, na spacery. Świetnie, to na sam koniec powiedzcie mi, za co dzieciaki lubią wiosnę? Bo można wtedy właśnie bawić się na podwórku częściej. Bo można się bawić na podwórku, chodzić na spacery, jeździć na rowerze i na rolkach. Można się bawić na dworze i wszystkie kwiatki rozkwitają. Co możemy z tych kwiatków zrobić? Wianek. Co możemy jeszcze robić wiosną? Można zbierać kwiatki i iść na spacer z rodzicami. Można zrobić bukiet i można związać kwiatki i z tego można zrobić też wianek, bransoletkę i takie dalej ozdoby. A komu możemy dać kwiatki? Mamie, babci, prababci, cioci, koleżance. No i bardzo. Tacie.
siostrze. Bratowi. Kuzynce. Wszystkim możemy dawać kwiatki wiosną, tak? Tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.